Jak matematyczka, oficjalista myśli, że to córka Teresy Kremer. Chce ją poderwać i poprawić ocenę. Zbajeruję dwójkę z mączycy, ogarnę to zadanie i dostanę piąteczkę. Już nie miałbyś tych zadań. Słucham? Uczniowie, nie udaje się plan. Ja jestem nieprzygotowany. O czym ty mówisz? Jest energia płynąca z jądra naszej galaktyki. Dobra, ja idę. Dwie przyjaciółki kłócą się, bo jedna nie akceptuje nowej pasji drugiej. Złośliwa koleżanka chce wykorzystać sytuację. No i świetnie, właśnie o to chodziło. One już się o mnie pobudziły. Szczęki nie są moje, no. Są Maryśki. Do gimnazjalistki wkrótce dociera, że źle zrobiła, zmieniając przyjaciółkę. Weź spadaj, okej? Jeszcze raz pokaż mi swoją twarz. Matematyka? No, niestety.
Dlaczego? Wiesz co, nasza matematyczka jest mega kosą. Lepiej nie podpadać. No, mówię ci, no nie bez powodu ma aksowe smoczyca. I jeszcze macie się pytać całą lekcję. Jezu, umrę, jak mnie zapyta, nic nie potrafię. O, ja też nie. Dzień dobry, zapraszam na lekcję. To jest jej specjalny zbiór zadań, z którego wybiera zadania na sprawdziany i do odpowiedzi. Mówimy na to smocza księga. Zadania w niej są straszne, prawie niewykonalne. No mówię się. Od wielu lat ludzie próbują ją jakoś wykraść, zdobyć, ale jeszcze nikomu nie udało się przenosić kremerowej. Dokładnie, nikomu nie kremerowej? No, kremer. No, smoczyca ma tak na nazwisko. Kremer. Nie, już przepraszamy, to przyjdziemy. Marta jest bardzo zaskoczona, że surowa nauczycielka matematyki ma takie samo nazwisko jak ona. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Co takiego? Ale już jest lekcja, nie czas na pogawędki. Przepraszam. Kędzierska? Kędzierska? Nie ma. Krygiel? Też nie ma. Kremer? Jest tam. Co? Masz nazwisko Kremer? Krajkowska? Ale ja, no... Proszę się uspokoić. Się to. Krajkowska? Jestem. Ej, Marta, to z twoją rodziną? To nam chciałaś powiedzieć, tak? Nie, Sowa. Sowa? Mała. Jestem. Jestem niepodobna. Jest? Zaraz tak. Budzi do kobiety. Ale nie ma się czego wstydzić. A ty też czasem żyjesz ogniem jak ona? Słyszeliście? Widzę, Tadeusz, że humor ci dopisuje. Proszę do tablicy. Ale mówiłem? Ja byłem na ostatniej lekcji. No bardzo proszę. Mnie się mści, nie? Wszystko mści. Przestańcie. To nie jest moja mama. Prostej, równoległej. Wiesz co, Marta, w sumie też bym się nie przyznawała, że gdyby smoczyca była moją mamą. Ej, Marta, słuchaj na chwilkę. Przestań, co ty robisz? Widzę zdjęcie na Face'a, że mamy klasie na smoczyce. No, to będzie dobre, super. To będzie super, więc. No po prostu bosko. Pierwszy dzień w nowej szkole i już wszyscy mają polew z mojego nazwiska. Nie jestem przecież żadną córką tej smoczycy, tylko się tak samo nazywamy. Takie piękne wykresy może rysować tylko ktoś, kto nazywa się Kremer. Uczniowie dokuczają Marcie, bo bawi ich zbieżność jej nazwiska z nazwiskiem matematyczki. Dziewczyna próbuje przekonać koleżanki, że nic jej nie łączy z surową Teresą Kremer. No dokładnie. Ale wiesz co, nie martw się, naprawdę. Dla nas i tak tylko będziesz małą smoczątkę. Tak. Dzięki. Co za idiota. Co to jest? Kremer bez imienia? O co chodzi, stary? Wydaje mi się, że chodzi o to, że jakaś las... To była ona, ta laska. Czy co? Taka jedna wstawiła zdjęcie na Face'a, że w szkole jest nowa dziewczyna, która jest córką Kremerowej. Córką Kremerowej? No to właśnie ona była. Chłopie, jestem uratowany. Bo? Przecież Kremer mam jutro pytać. Z tej trygonometrii kompletnie nie kumam. A teraz, jak to jest córka Kremer? Chłopie, ogarnę zadania ze smoczej księgi Kremer. Ty, ale nie zapędzaj się. Smocza księga Kremer. Nikt jej jeszcze nie zdobył. To nie jest takie łatwe. Ale kto przez chwilę tędy przeszedł? Chłopie, ona mi ogarnie tą księgę. Muszę ją zdobyć. Zdam to i... Nie no, zarobić, ale się cieszę. Nie no, w sumie to nawet może zadziałać. Mówię ci, ona zdobędzie dla mnie tą księgę. No mam nadzieję. Jak to jest jej córka, chłopie? Cały dzień kombinuję, jak jutro poprawić tą banię z matmy, a tu taka niespodzianka. Już wiem. Zbajeruję córkę smoczycy, ogarnę to zadanie i dostanę piąteczkę. No, może ją trochę wykorzystam, ale w sumie to niezła laska, więc tak mi się z nią mówił. Ja lubię nawet Kremer. Serio. Uczeń podrywa nastolatkę, żeby poprawić ocenę z matematyki. Popatrzcie. Ostro. Jest taka inteligentna i super. Aż dziwne, że to córka Kremerowej, której tak nie cierpię. Musicie mi nic. Marysia wróży, by dowiedzieć się, czy przyjaźnić się z Kają, czy z Majką. Kaja, już nie jesteś moją przyjaciółką, wybieram Maję. Może zrozumiesz szybciej, co zrobiła, wybierając tym więcej na swoją nową przyjaciółkę. No to w dzisiejszym odcinku byłoby wszystko. Jeśli byście chcieli więcej odcinków ze szkoły, to zostawcie lajka w górę i będzie więcej.